Większość z nas posiada 12 par żeber, czyli 24 kości. Istnieje jednak mały procent ludzi, którzy mają ich 25. Jedna na 200 osób urodziła się z tak zwanym zespołem żebra szyjnego. Formuje się tuż nad pierwszym żebrem i rośnie u podstawy szyi nad obojczykiem. Dodatkowe żebro może znajdować się po stronie lewej, prawej lub po obu stronach. Możesz je mieć i nawet o tym nie wiedzieć. Czasem nie rozwija się w pełni i tworzy zaledwie cienką tkankę, niewidoczną nawet na zdjęciu rentgenowskim. Zazwyczaj nie sprawia problemów, chyba że zaczyna naciskać na nerwy i naczynia krwionośne. Zapewne nie zastanawiasz się zbyt długo, kiedy wypełniasz jakiś formularz i masz podać swój kolor oczu. Dla ludzi z heterochromią takie pytanie może być jednak problematyczne. Osoba posiadająca tę cechę ma różnobarwne tęczówki. Gdy ma heterochromię całkowitą, jej oczy są w dwóch różnych kolorach. Na przykład jedno oko jest niebieskie, a drugie brązowe. W przypadku heterochromii częściowej zaledwie część tęczówki ma inny kolor. Naturalnie rude włosy nie są tak popularne jak myślisz. Odcień ten występuje u zaledwie 2% populacji. Odpowiada za niego aż 8 genów. Naukowcy łączyli rudy kolor włosów z jednym rzadkim recesywnym genem MC1R odziedziczanym w dwóch wersjach od obojga rodziców. Później jednak zauważono, że nie każda osoba z dwiema wersjami genu ma rude włosy, co oznacza, że musi być w to zamieszanych więcej genów. Wiesz, jaki kolor oczu jest niezwykle rzadki? Szary. Większość ludzi ma oczy brązowe, niebieskie albo piwne. Około 17% populacji ma oczy niebieskie, ale istnieje zaledwie 0,17% szans na posiadanie jednocześnie niebieskich oczu i rudych włosów. Oczy szare występują u mniej niż 1% populacji. Kolor ten występuje u osób mających niski poziom melaniny w przedniej warstwie tęczówki. Zaledwie 43 osoby na świecie mają tak zwaną złotą krew. Około 0,6% Amerykanów ma grupę AB-, ale wciąż nie jest to najrzadsza grupa krwi na świecie. W 1961 roku naukowcy odkryli bardzo specyficzną grupę krwi u pewnej aborygenki. W jej grupie krwi brakowało wszystkich możliwych antygenów w układzie RH, czyli białek albo krwinek czerwonych. Posiadający tę wyjątkową grupę mogą być dawcami dla wszystkich innych grup, ale krew dostać mogą jedynie od garstki osób z tą samą grupą co oni. Dlatego właśnie nazywa się ją złotą krwią. Jest na wagę złota. Inną rzadką cechą jest mała dziurka niedaleko ucha. Na pierwszy rzut oka wygląda jak jakiś rodzaj skrzeli. Według naukowców może to być ewolucyjna pozostałość po łukach skrzelowych z czasów, kiedy żyliśmy w wodzie. Ta mała dziurka znajduje się zazwyczaj tylko przy jednym uchu. Niektórzy ludzie mają giętkie i elastyczne stopy, zaadaptowane do wspinania się po drzewach, zupełnie jak szympansy. Badacze z Uniwersytetu w Bostonie sfilmowali 400 osób chodzących boso i zaobserwowali tę cechę u 1 na 13, czyli u 8% uczestników. Ludzka stopa zazwyczaj jest sztywna. Ewoluowaliśmy w ten sposób, aby chodzić po twardych terenach. Tak przynajmniej piszą w podręcznikach. Inne człekokształtne mają giętkie stopy, dzięki czemu mogą chwytać się gałęzi, kiedy poruszają się na drzewach. Środek stopy, przypominającej kończynę szympansów, jest giętki w środku. Zakrzywia się w niej śródstopie i pięta. Normalnie w tym miejscu znajduje się staw. Większość ludzi ma sztywne więzadła, które stabilizują stopę i ją usztywniają. Ta garstka osób ze stopami podobnymi do szympansich ma bardziej miękkie więzadła umożliwiające śródstopiu zginanie się. Spróbuj poruszać środkowym i małym palcem jednocześnie. Ciężko to zrobić bez zginania palca serdecznego, prawda? Tak to zazwyczaj wygląda u większości ludzi. Istnieją jednak osoby, które potrafią odizolować palec serdeczny, a badacze twierdzą, że to cecha dziedziczna. Jeżeli jesteś w stanie dotknąć nosa albo podbródka językiem, to gratulacje, ponieważ zaledwie 5% populacji może pochwalić się tą umiejętnością. Języki większości ludzi nie sięgają tak daleko, nieważne jak długo będą próbować.
Niektóre kobiety widzą więcej kolorów. Rozróżniają je dzięki specjalnym komórkom w oczach, zwanym stożkami. W ludzkim oku występują zazwyczaj trzy rodzaje stożków, ale to tetrachromatyzm szczególnie interesuje naukowców. Według nich tetrachromatycy mają cztery rodzaje stożków, co pozwala im rozpoznać aż 100 milionów kolorów. Grupa badaczy z Uniwersytetu w Newcastle spędziła lata na poszukiwaniu ludzi z tą mutacją i w 2010 roku udało im się znaleźć jedną taką osobę. Może się to kojarzyć z posiadaniem supermocy, ale w rzeczywistości bywa uciążliwe. Pewien tetrachromatyk powiedział, że wizyty w warzywniaku bywają koszmarem, ponieważ góra kolorów atakuje go wtedy ze wszystkich stron. Część osób rodzi się z dwoma rzędami rzęs. Ten dodatkowy rząd powstaje w miejscu ujścia gruczołów Meiboma. Celebrytką mającą tę rzadką mutację była Elizabeth Taylor. Mam dla ciebie coś, co możesz przetestować. Podnieś prawą stopę. Poruszaj nią zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Czy jesteś w stanie dużym palcem narysować cyfrę 6? Zapomnij o kartce i ołówku. Do dyspozycji masz tylko duży palec. Większość ludzi szybko zauważy, że bezwiednie zaczęła poruszać stopą w przeciwną stronę. Dzieje się tak częściowo dlatego, że w liczbie 6 pojawia się koło, które rysuje się wykonując ruch przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Niektórzy ludzie są w stanie wykonać to zadanie dzięki odmiennym połączeniom w mózgu albo dzięki praktyce. Zapewne słyszałeś też mit, że nie można kichnąć z otwartymi oczami. Cóż, można. Nerwy czaszkowe łączą oczy i nos, przez co większość ludzi podczas kichania automatycznie zamyka oczy. Mimo to kichanie z otwartymi oczami jest możliwe. I nie, twoje oczy nie wypadną wtedy z oczodołów. Istnieją osoby, które potrafią wygenerować w głowach ryczący odgłos. Jedyne co muszą zrobić w tym celu to napiąć uszy albo szczękę. Każdy z nas posiada w uchu mały mięsień, którego rolą jest wyciszanie niektórych rozpraszających dźwięków. Pracują na przykład wtedy, kiedy coś żujesz. Niektórzy mają zdolność napinania tego małego mięśnia i w ten sposób tworzą słyszalny grzmot, jak gdyby mały lew ryczał wewnątrz ich głowy. Potrafisz zgiąć kciuk w przeciwną stronę? Jeśli tak, to zapewne masz kciuk autostopowicza. To kciuk z podwójnym stawem, który umożliwia wygięcie palca w tył. Nie wiąże się to z żadnym ryzykiem, ale bywa niewygodne. Stawy, które umożliwiają takie wygięcie, nazywamy dystalnymi. Niektórzy ludzie potrafią zgiąć w ten sposób jedynie jeden kciuk, a inni oba. Inna rzadka cecha ciała zmienia ludzi w superdegustatorów. Genetyka wpływa na wiele naszych cech, włączając w to kubki smakowe. Intensywniejszych smaków podczas jedzenia doświadcza około 25% populacji. W przeciwieństwie do przeciętnych smakoszy, superdegustatorzy mają na języku widoczne malutkie kropki zwane brodawkami, dzięki którym są bardziej wyczuleni na niektóre smaki, np. słodkie, gorzkie i słone. Ze względu na zwiększoną ilość receptorów bólowych nie gustują w pikantnych potrawach. Super smakosze ograniczają też spożycie warzyw, ponieważ w ich mniemaniu bywają one zbyt gorzkie. Zęby mądrości były kiedyś ważne, ale już ich nie potrzebujemy. Ich nieobecność to jednak rzadka cecha. Często zdarza się, że kiedy zęby mądrości, znane również jako trzecie zęby trzonowe, próbują przebić się przez dziąsła, brakuje im na to miejsca. W rezultacie w ustach robi się tłok i zębów trzeba się pozbyć. Każdego dnia zęby mądrości usuwa około 5 milionów osób. Synestezja to zjawisko, w którym mózg miesza niektóre zmysły, a osoba, która jej doświadcza, może posmakować muzyki albo usłyszeć kolory. Mówi się, że Mozart ją miał. Postrzegał tonację D-dur jako ciepłą i pomarańczową, a H-moll jako czarną. Tą rzadką cechą jest obdarzona jedna na 2000 osób, a większość z nich to ludzie leworęczni lub kobiety. Wyobraź sobie, że pamiętasz, co jadłeś na śniadanie 15 lat temu, jak gdyby to było wczoraj. Oczywiście potrafisz zachować pewne wyjątkowe wspomnienia, ale istnieją ludzie, którzy pamiętają wszystko, co przydarzyło im się w życiu. Tak wyraźnie, jak gdyby zdarzyło się to tego samego ranka. Podaj im konkretną datę, a będą w stanie szczegółowo opowiedzieć ci, co robili i gdzie byli tego dnia.
Ta cecha to wybitna pamięć autobiograficzna lub hipermnezja i występuje u zaledwie 60 osób na świecie.